Witajcie poligamiści, jest 22 maja 2012 roku, nazywam się Konrad Hillebrand, to jest dniówka. Materiał wideo, o którym powiem wam, co dzisiaj ciekawego dorzuca się do poligami. Zaczynając od rzeczy dużych, to mamy recenzję Starhooka. Paweł wreszcie... Trudno wiedzieć, że skończył tę grę, bo to jest gra sieciowa, ale wreszcie pograł na tyle, aby móc wydać osąd i osąd ów wydał. I możecie tę ową recenzję przeczytać. Dodatkowo Maciek Kowalik zebrał wasze pytania dotyczące Ghost Recon Future Soldier i na nie odpowiedział. Więc jeżeli jesteście ciekawi, o co w tej grze słychać, o co chodzi, to sprawdźcie, przeczytajcie. Przechodząc do rzeczy bardziej newsowych, to tak, mamy newsy dotyczące tego, że nowa gra od Bungie ma kod, nazwę kodową Destiny. Przeznaczenie. I jako, że jest to gra wydawana przez Activision, to plany dotyczące tej marki są bardzo szeroko zakrojone i dotyczą przynajmniej, jeśli dobrze zrozumiałem, 4 gier na przestrzeni 4 lat, na przestrzeni co najmniej 3, 4, 5 platform nawet, bo Xbox, PlayStation, nowy Xbox, nowe PlayStation, no i PC-ty. Więc gra będzie wszędzie. I pewnie ktoś jeszcze zrobi wersję na Wii U, bo wątpię, aby Activision sobie podarowało coś takiego. Dodatkowo takie śmieszne znalezisko, wiecie czym jest CAPTCHA? To są te wszystkie takie wkurzające literki, cyferki, które trzeba podać, aby strona uwierzyła wam, że nie jesteście botem, który chce spamować komuś komentarze. No i ktoś wymyślił, że może zamiast literek, żebyśmy robili małą grę, minigrę, więc to jest coś dla was, to jest ciekawe, śmieszne. Nie wiem, czy to się spopularyzuje, bo chyba mimo wszystko język gier, polecenie pod tytułem przerzuć jakieś tam rzeczy z jednego miejsca na drugiego jest trochę trudniejsze do zrozumienia dla normalnych ludzi niż po prostu wpisz cyferki. Z drugiej strony zobaczymy, czy jest to równie skuteczny sposób w walce z botami jak indziej. Paweł Kamiński z kolei napisał o amatorskim projekcie przywrócenia Final Fantasy VII dawnego blasku. Fani przysiedli nad grą i podmieniali tekstury i gra wygląda fajnie. Co przypomina mi, że kiedyś Square Enix w 2010 roku któryś tam z prezesów, z szefów deklarował, że odświeżenie Final Fantasy to praca na kilkadziesiąt lat. Zapisałem, teraz czekam na okay. Alexa. Okay. No, znaczy jeśli chcieliby, no serio zobaczyć tutaj HD. Ale to było w czasach przed premierą Final Fantasy XIII, kiedy jeszcze kilka osób wierzyło, że będzie to najważniejsze Final Fantasy w historii. Nie było. No, nikt już nie pamięta tej gry. Niespodzianka. Wyszedł Ghost Recon na Facebooku i jest beznadziejny. W sensie z Farmville'em, ale ze strzelaniem. Boring. Ale mamy także, jeśli chodzi o strzelanie, to Sony Online Entertainment zapowiedziało nową grę. Nazywa się Bulletron. I będzie strzelanką darmową. Prawdopodobnie i na PC-ty, i na PlayStation. Najprawdopodobniej na PC-ty albo na PlayStation. No ale wydaje to Sony Online Entertainment, wydawca takich gier jak na przykład DC Marvel Universe, które były grą MMO, znaczy nadal jest, a teraz jest darmową grą MMO, dostępną właśnie na PC-ty, na PlayStation, więc spodziewałbym się, że to właśnie będą tamte platformy. Tak, mamy Krzyśku tą datę premiery. Tak, więc Krzysiek Pielesiek tutaj pokrzykuje, że jest data premiery XCOM. I owszem, jest data premiery XCOM, jest to październik. Dokładnie wtedy ukaże się XCOM. Ostatnimi czasy mamy sporo newsów o tym, że jakaś gra zostaje przełożona na 2013 rok, a to proszę, konkret, październik 2012, no proszę bardzo. I jeszcze wieczorem, jeszcze nie ma tego na stronie, ale wieczorem wam polecam tekst wprowadzający w zwariowany świat moda DayZ. Jest to mod do gry Arma 2, który przenosi zimną, konflikt z lat 90. XXI wieku. XX wieku, czy też z początku XXI wieku, zamienia to w apokalipsę zombie i jest jeden gracz, który musi sobie poradzić z zombie i innymi złymi graczami. I brzmi to strasznie fajnie i nie mogę się doczekać, aż spróbuję, a ciągle nie spróbuję, bo muszę, mój domowy komputer nie jest aż tak mocny, żeby pociągnąć armę. Tak mi się wydaje, przynajmniej nie próbowałem nigdy. I w sumie jeszcze tak wyszło, że na tle wszystkich pozostałych sceptyków, sceptycznie odnoszących się do Diablo 3 w redakcji, wychodzi na to, że jestem największym entuzjastą Diablo 3 w redakcji teraz. W sensie, ta gra ma masę wkurzających mnie rzeczy, ale też jest strasznie inspirująca. Więc jeżeli zajrzycie na blogi Poligami, konkretnie nawet na mojego bloga, bo mam tam swój blog, to piszę tam o Diablo.
Tak właśnie jest. Więc do zobaczenia jutro. Jest bardzo ciepło, mam nadzieję, że nie jest wam duszno i że cieszycie się słońcem, bo już niedługo zima. Pamiętajcie, już jest maj, chwila czerwiec, już wrzesień, październik, grudzień, mrozy, mrozy. Do zobaczenia.